Cześć, nazywam się Staszek Wanderswag i oprócz tego, że jestem anestezjologiem, pasjonuję się edukacją. Możesz kojarzyć mnie, bo od ponad trzech lat prowadzę Anestezjo Podcast. W zeszłym roku projekt ten rozszerzył się nieco i teraz nazywa się Laryngoskopem. Spotykamy się dzisiaj, bo chciałbym rozpocząć swoją kolejną przygodę edukacyjną. Tym razem przygodę z YouTube, na którym... Chciałbym zacząć od przedstawienia serii skierowanej dla początkujących rezydentów anestezjologii, ale także pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Seria nazywa się ABC Dusiwora. Jak sama nazwa wskazuje, nie chcę wchodzić w bardzo głębokie szczegóły tego, co ostatecznie anestezjolog i pielęgniarka, pielęgniarz anestezjologiczny powinni wiedzieć, a skupić się na podstawach, które trzeba znać na początku swojej anestezjologicznej drogi, po to, żeby jak najlepiej, jak najpełniej, jak najbezpieczniej dla pacjenta prowadzić znieczulenia ogólne i regionalne. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym z odcinków związanych z tym cyklem i dotyczy leków. Leków, których używamy do indukcji znieczulenia u naszych pacjentów. Zapraszam, przechodzimy do następnej planszy. Na niej pokażę Wam, na czym będzie polegała ta seria. Na tej planszy widzisz przede wszystkim nazwy pięciu leków, którymi będziemy dzisiaj się zajmować. Nade mną znajduje się fiszka, jedna z tych, które będą służyły nam do tego, żebyśmy ustruktury, ustrukturyzowali sobie tą powtórkę. Zaczynając od bardzo podstawowych podstaw, chciałbym narysować trójkąt. Na tym trójkącie znajdą się trzy główne cechy znieczulenia ogólnego. Jedną z cech znieczulenia ogólnego jest amnezja, czyli wywołanie niepamięci, która sprawi, że pacjent po operacji nie będzie wiedział, co działo się z nim w czasie operacji. Drugą częścią tego trójkąta jest analgezja, czyli sprawienie, że pacjent nie będzie, miał bodź, nie będzie odczuwał bodźców bólowych, nie będzie reagował swoim układem współczulnym czynnościami takimi jak tachykardia albo wzrost ciśnienia na bodźce chirurgiczne, które są powodowane przez operatora. I trzecią rzeczą, z którą związane jest, a być może kiedyś było zawsze, a teraz już trochę rzadziej, związane z nieczuleniem ogólne, jest zwiotczenie mięśni szkieletowych pacjenta, które pozwala chirurgom np. w czasie laparoskopii albo dużej operacji brzusznej bezproblemowo przeprowadzić operację. Leki, o których dziś rozmawiamy, mają wszystkie jedną wspólną cechę, a mianowicie potrafią one wywoływać amnezję. Natomiast leki, o których rozmawiamy dzisiaj, niekoniecznie będą wywoływały analgezję. Poza jednym wyjątkiem, które zaznaczyłem, tak jak analgezja na czerwono, czyli ketaminą, i generalnie nie będą wywoływały zwiodczenia. Do tych, do tych rzeczy, do tych akcji potrzebujemy wziąć inne leki. Lekiem, z którym jako anestezjolodzy zaznajomicie się najlepiej i który będzie najbardziej w waszej strefie komfortu, jest bez wątpienia propofol. Cechą wspólną wielu z tych leków, przynajmniej czterech, czyli propofolu, midazolamu, tiopentalu i etomidatu, jest to, że działają przez receptor gamma, kwasu gamma aminomasłowego. Ten receptor jest receptorem hamującym. Midazolam działa na niego w trochę inny sposób, ponieważ poprzez jakby receptor benzodiazepinowy, ale również moduluje przewodzenie w, 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 przez receptor kwasu gamma-aminomasłowego. Propofol działa na receptory GABA i powoduje szybką indukcję. Pacjent, który dostanie propofol zasypia w sposób łagodny, zadowolony z tego, w jaki sposób zasypia. Midazolam kiedyś był, kiedyś był wykorzystywany również do indukcji znieczulenia ogólnego. W dzisiejszych czasach jest wykorzystywany raczej do sedacji albo ewentualnie do premedykacji przed zabiegiem operacyjnym. Tiopental należy do innej grupy, czyli do grupy barbituranów. Tiopentalem... Kiedyś bardzo często, kiedyś zawsze wprowadzało się do znieczulenia ogólnego. Dzisiaj jest to lek, który można powiedzieć, że wyszedł z mody. Powoduje on podobny spektrum działań niepożądanych jak propofol. Natomiast ponieważ anestezjodzy, zwłaszcza młodzi anestezjodzy, tacy jak ty i jeszcze ja, mają mniejsze doświadczenie z tym lekiem, uważa się go za odrobinę mniej bezpieczny. Etomidat jest szczególnym lekiem, który można wykorzystać przy znieczuleniu ogólnym. Jest szczególny dlatego, że zapewnia on stabilność hemodynamiczną w przeciwieństwie do trzech pozostałych leków, które już, które, o których już wspomnieliśmy. Natomiast ma też bardzo szczególne spektrum działań niepożądanych. I ostatnim lekiem, który dzisiaj będziemy omawiać, jest ketamina, która jest. Um, które pierwsze użycie jest prawie dla każdego anestezologa przygodą, dlatego, że jest on tak bardzo inny od, innych, od pozostałych leków, których używamy, chociażby przez to, że działa na inne receptory. Zacznijmy od propofolu, czyli od tego leku, z którym będziecie musieli polubić się najbardziej. Generalnie propofol dawkuje się w miligramach, a. Roztwory, którymi dysponujemy, to roztwór jednoprocentowe, półprocentowe, które spotykane jest rzadziej, i dwuprocentowy, którego używamy głównie na intensywnej terapii. Propofol jest dobrym lekiem, jeśli chcemy przeprowadzić sedację pacjenta do jakiejś procedury. Jest też bardzo dobrym lekiem do indukcji i do podtrzymania znieczulenia ogólnego. Możemy dawkować go na różne sposoby. Możemy dawkować go z ręki. Możemy puścić go w pompie i w pompie będziemy dawkować propofol w miligramach na kilogram na godzinę. Albo jeśli mamy pompę, która zawiera specjalne oprogramowanie, to możemy użyć tak zwanego trybu TCI, czy TIVA-TCI, czyli Target Controlled Infusion, kiedy to. Z matematycznego modelu wyznaczamy jakie stężenie w kompartmencie efektorowym, czyli docelowym chcemy osiągnąć dla propofolu danego pacjenta. Musimy wtedy wprowadzić takie dane jak wzrost pacjenta, jak masa ciała pacjenta i ustalamy sobie docelowe stężenie propofolu w mikrogramach na mililitr. Pompa wtedy będzie sama dobierać odpowiedni przepływ leku po to, żeby Osiągnąć taką, takie stężenie w kompartmencie docelowym, jakie chcemy, żeby zostało osiągnięte. Z ręki propowo podajemy oczywiście w miligramach. Spróbujmy teraz zobaczyć sobie, jakie fiszki dla naszego propofolu przygotowaliśmy, po to, żebyśmy mogli. Ustalić sobie to dawkowanie, a także pewne spektrum działań niepożądanych dla Propofolu. Pierwsza fiszka, którą już macie na ekranie, to zapytanie, jakie stężenie Propofolu w przedziale docelowym, czyli w tym kompartmencie docelowym, niezbędne jest w TIVA TCI. Generalnie są różne sposoby wyznaczania tego, um, tego stężenia, natomiast większość źródeł podaje, że Powinniśmy stosować docelowe stężenie około 3,5 mikrograma na mililitr i jeśli będziemy stosowali takie stężenie, to prawie na pewno unikniemy awareness u pacjentów. Jeśli wybierzemy sobie takie stężenie, to mówię dawka propofolu będzie automatycznie dobierana, natomiast praca z tym TCI wymaga odrobinę wprawy. Jeśli interesujesz się bardziej tym tematem TCI, to zapraszam Ciebie do pierwszego, absolutnie pierwszego odcinka Anestezjo Podcastu, gdzie mówiłem właśnie o T TCI. Dobra, spróbujemy znaleźć następną fiszkę z propofolem. Jakie jest dawkowanie propofolu we wlewie ciągłym do sedacji? Jeśli prowadzimy sedację na przykład do gastroskopii, kolonoskopii, albo do jakiejś innej procedury, mamy dwie możliwości. Albo możemy znowu podawać propofol z ręki, albo odpalimy propofol w pompie. Propofol, który możemy odpalić w pompie do sedacji, możemy Prowadzić albo w trybie TCI, wtedy ustawimy niższe stężenie docelowe niż to 3,5, albo możemy ustawić stały przepływ i wtedy będziemy stosowali dawki do sedacji od 1 do 4 mg na kg na godzinę. To jest. Relatywnie niska dawka, która pozwoli temu pacjentowi zasnąć, ale zachować swój własny oddech. To jest bardzo ważne w procedurach, w których używamy sedacji, żebyśmy dobrali takie dawkowanie leków indukcyjnych, czy takie dawkowanie leków anestetycznych, żeby pacjenci wydolnie oddychali. Ponieważ, propofol wywołuje ciężką depresję oddechową i podanie pojedynczej dawki leku może spowodować kompletne wyłączenie napędu oddechowego u pacjenta, bardzo ważne jest to, żebyśmy tą dawkę dobierali indywidualnie. Następna fiszka, którą przygotowaliśmy, to fiszka z pytaniem, jakie jest dawkowanie propofolu w podtrzymaniu znieczulenia TIVA. Czyli podtrzymanie. Tutaj mamy już tylko i wyłącznie możliwość podania tego leku na pompę. Nie będziemy podawać bolusów po to, żeby podtrzymywać znieczulenia ogólne. I standardowe dawkowanie, które opisane jest w podręcznikach lekowych, to jest od 4 do 10, a nawet do 12 mg na kilogram na godzinę. Także widzicie, że ta dawka, którą stosujemy w podtrzymaniu znieczulenia, jest wyraźnie wyższa niż dawka, którą stosujemy w sedacji. Warte jest też to, żeby podkreślić, że propofol ma bardzo szczególną farmakokinetykę, czyli bardzo szczególną dystrybucję swojego, swojego, swoich stężeń w organizmie. Za chwilę o tym powiem, bo to będzie też ważne do tego, żeby wyobrazić sobie, co powinniśmy zrobić, żeby w podtrzymaniu znieczulenia ogólnego formitywa zachować stałe stężenie i stałą głębokość znieczulenia, a nie prowadzić do tego, żeby niechcący ją pogłębiać z każdym krokiem. Jakie jest dawkowanie propofolów indukcji znieczulenia ogólnego? Być może powinniśmy, byliśmy od tego zacząć. Generalna zasada jest taka, że im starszy jest pacjent, tym mniej propofolu potrzebuje, ale tym więcej czasu potrzebuje, żeby ten propofol zaczął działać. Czyli jeśli u młodego człowieka podasz dużą dawkę, to on bardzo szybko zaśnie. Jeśli podasz tą samą dużą dawkę u starszej osoby, to tak będzie zasypiać wolniej, ale efektywnie osiągniesz dużo, dużo głębsze znieczulenie. Jeśli poczytasz sobie, jak mówią wytyczne, podręczniki i ulotka, to dowiesz się, że powinieneś podawać propofol prawdopodobnie w ilości 2,5, no może 2 do 2,5 mg na kilogram. Czyli u takiego powiedzmy 80-kilowego faceta powinniśmy użyć od 160 do 200 mg propofolu do indukcji znieczulenia ogólnego. Jeśli mamy natomiast starszych pacjentów, to z doświadczenia warto jest miareczkować lek. Ja robię to w ten sposób, że u starszych pacjentów podaję nawet 1 mg na kilogram masy ciała, a następnie czekam od 30 do 60 sekund, patrzę co ten miligram zrobił z pacjentem, i wtedy dopiero podaję następne dawki propofolu, zwykle w takich bolusach po 10 mg, aż do momentu, kiedy pacjent zaśnie. W ten sposób minimalizujemy działania niepożądane propofolu, które mogą być znaczne, a o które pewnie też będzie pytania. O właśnie, znaleźliśmy pytanie, jakie są działania niepożądane propofolu. A więc najważniejszym działaniem niepożądanym propofolu jest depresja krążeniowa po podaniu leku. Czyli możemy spodziewać się, że po podaniu propofolu tętno pacjenta spadnie, że po podaniu propofolu ciśnienie tętnicze spadnie i jeśli mamy możliwość pomiaru rzutu serca, czyli cardiac output, to też spodziewamy się, że cardiac output spadnie. Co to znaczy i co to nam daje? No w elektrywnych operacjach młodych, zdrowych pacjentów to nie ma dużego znaczenia, ale wyobraźcie sobie teraz, że wprowadzacie do znieczulenia pacjenta, w sepsie z krążeniem hiperdynamicznym, którego ciśnienie już jest bardzo niskie. W momencie, kiedy podajemy propofol, możemy doprowadzić do tego, że rzut serca jeszcze dodatkowo spadnie, ciśnienie spadnie i doprowadzimy do sytuacji, w której po podaniu dawki początkowej propofolu pacjent będzie musiał być przez nas resuscytowany. I jeśli do takiej sytuacji się doprowadzi, no to konsekwencje są zwykle niedobre. Drugim działaniem niepożądanym propofolu, o którym warto powiedzieć, jest ból przy wstrzyknięciu. Może się to wydawać dość prozaiczne, natomiast bardzo wielu pacjentów ma złe wspomnienia ze znieczulenia właśnie dlatego, że pamiętają, że ręka bolała ich w momencie, kiedy lek był wstrzykiwany. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób można zredukować ten ból przy wstrzyknięciu propofolu. Pozostałe działania niepożądane, które po wstrzyknięciu Propofolu mogą się pojawić, choć, albo po podaniu Propofolu w ramach sedacji, jest zaczerwienienie twarzy, czyli tzw. Tak flashing, jest ból głowy, który może być spowodowany no, zmniejszeniem przepływu mózgowego. Generalnie to są te główne rzeczy, o których musimy wiedzieć. Jeśli Propofol podajemy dłużej, to. Istnieje ryzyko wystąpienia takiego zespołu, który nazywa się PRIS, czyli Propofol Infusion Syndrome, i który jest niebezpieczny dla życia pacjenta. Dlatego maksymalne, maksymalne dawkowanie Propofolu w sedacji na oddziale intensywnej terapii to 4 mg na kilogram masy ciała przez 7 dni, chociaż jest to dawkowanie maksymalne i powinniśmy dążyć do tego, żeby było ono jeszcze niższe i w miarę możliwości też krótsze. Następne pytanie dotyczące propofolu to właśnie pytanie, w jaki sposób można zredukować ból przy wstrzyknięciu propofolu. No więc są generalnie różne możliwości. Niektóre są ważniejsze u dzieci, inne u dorosłych. Generalnie u dzieci możemy korzystać z tego roztworu półprocentowego propofolu. Ten roztwór półprocentowy jest mniej stężony, a co zatem idzie związany z mniejszym bólem przy wstrzyknięciu. Drugą możliwością, którą mamy jest podawanie propofolu do większej żyły. I powoli. Trzecia rzecz, którą możemy jeszcze zrobić, to podać lidokainę do żylnie bezpośrednio przed podaniem propofolu. Jest to taki trik, który w najbliższym czasie będę opisywał też na, na blogu laryngoskopu, który sprawia, że faktycznie żyła, przez którą będziemy podawali lek, jest miejscowo znieczulona chwileczkę przed podaniem propofolu, co bezpośrednio doprowadza do tego, że ten ból przy wstrzyknięciu jest mniejszy żeby zobrazować wam jak ważny jest ten ból przy propofolu powiem tylko że są firmy farmaceutyczne które pracują nad takimi modyfikacjami propofolu których jedynym celem jest to żeby zredukować albo zmniejszyć albo zminimalizować albo najlepiej żeby w ogóle go nie było ból przy wstrzyknięciu w związku z czym Naprawdę konkretne nakłady finansowe przemysłu farmaceutycznego idą też na to, żeby Propofol nie bolał przy podaniu. I teraz obiecałem Wam jeszcze, że powiem Wam o tej pompie i o, i o stałej głębokości znieczulenia. Kiedy myślimy o farmakokinetyce Propofolu, to myślimy o tak zwanym modelu trójkompartmentowym. Oznacza to, że Nasze ciało możemy sobie wyobrazić jako podzielone na trzy teoretyczne przedziały. Mamy przedział, do którego podajemy propofol, czyli jest to przede wszystkim możemy sobie zwizualizować krew. I są dwa przedziały poboczne. Jest to jeden przedział szybki, do którego Propofol szybko się przedostaje z krwi i szybko do krwi wraca, czyli szybko wyrównują się stężenia między tymi przedziałami. I mamy drugi przedział, czyli przedział wolny, jak chociażby tkanka tłuszczowa, do którego propofol powoli przedostaje się krw z krwi, ale też powoli do niego wraca. Co to oznacza? Że, oznacza to, że kiedy podajemy propofol do krwi, oczywiście propofol może być też. Wyłącznie i tylko i wyłącznie z krwi usunięty. Czyli jakby nie ma metabolizmu i usuwania propofolu ani w, tka, ani w tym kompartmencie szybkim, ani w kompartmencie wolnym, tylko w tym kompartmencie, do którego propofol podajemy. Oznacza to, że jeśli będziemy podawali propofol ze stałą szybkością, powiedzmy 10 mg na kilogram na godzinę, i on tak będzie płynął przez cały czas, to szybko nastąpi wyrównanie z kompartamentem szybkim. Natomiast powoli będzie następowało wyrównanie z kompartmentem wolnym, ale ono w końcu nastąpi. Jeśli ten moment przegapimy i nie zmienimy dawkowania propofolu, to efekt będzie taki, że z czasem będziemy osiągali coraz głębsze znieczulenie. Czyli mamy stałą dawkę, stały przepływ to jest nasz, nasz przepływ na tej osi poziomej. ale głębokość znieczulenia, czyli efekt, czyli też stężenie w tym kompartmencie efektorowym będzie coraz wyższa. Efekt jest taki, że jeśli prowadzisz znieczulenie na pompie z dawkowaniem w miligramach na kilogram na godzinę, to razem z czasem trwania znieczulenia tak naprawdę powinieneś po osiągnięciu pewnej stałej wartości stężenia zmniejszać przepływ swojego propofolu, po to żeby po osiągnięciu tego docelowego stężenia propofolu w kompartmencie efektorowym ta wartość zostawała już stała także generalnie jeśli zaczynamy od 10, to powinniśmy po jakimś czasie zredukować to powiedzmy na 9. Jeśli widzimy, że głębokość znieczulenia jest stała, później może na 8, później może nawet na 7. Także generalnie jest to kwestia, która wymaga odrobiny wprawy. A, ale jeśli, nawet jeśli Twoja pompa nie obsługuje tego trybu TCI, to nic straconego możesz sobie. Ściągnąć aplikację na Androida, chociażby, która nazywa się. Nie mam żadnego związku z tą aplikacją, żeby nie było, po prostu ją lubię, uważam, że jest dobra. Aplikacja nazywa się ITIVA i pozwala ci obliczyć prędkość przepływu Propofolu, która jest wymagana do, za, do, do, do zapewnienia tej stałej wartości w przedziale docelowym za pomocą wzoru Schneidera, ale też wszystkich innych, które są możliwe. Po to, żebyś, żebyście wiedzieli w którym momencie, jak ustawić pompę, po to, żeby to stężenie w tym kompartmencie docelowym, czyli w tym kompartmencie powiedzmy w mózgu, gdzie, gdzie ten propofol realnie działa, żeby ono było optymalne. Następnym lekiem, jakim się zajmiemy, jest Midazolam. Midazolam należy do grupy benzodiazepin. I co do niego przygotowałem tylko dwie fiszki, bo uważam, że są one wystarczające. Z midazolamem praca jest dość, powiedzmy, samotłumacząca się, i nie potrzebujemy aż takiego teoretycznego przygotowania do tego, bo jest to lek też o relatywnie szerokim oknie terapeutycznym. No więc, jeśli chodzi o midazolam, to do sedacji możemy użyć dawkowania od 2 do 2,5 mg, mniej więcej na początek, a następnie. Na podstawie tego, jak on działa, możemy to dawkowanie ewentualnie pociągnąć trochę do góry, po to, żeby dojść do maksymalnej dawki nie wyższej niż 7,5 mg. Jeśli chodzi o dawkowanie midazolamu, to być może będziecie pracowali też z dziećmi. Jeśli będziecie pracowali z dziećmi, to ważne jest to, żeby wiedzieć, jakich dawek midazolamu używać do sedacji dziecka przed. Operacją, tak, czyli żeby, żeby dziecko po prostu było wyluzowane, podajemy mu dazolam w premedykacji w formie do I takim midazolam, jeśli wyobrazimy sobie człowieka dorosłego, to takiemu dzieciakowi podajemy w dawkowaniu kosmicznym. Wyobraźcie sobie teraz dziecko, które ma dorosłego, który ma 80 kg I dziecko, które ma kilo 20. Jeśli stosujecie benzodiazepiny w premedykacji farmakologicznej u dorosłych, to dorosłemu podacie tabletkę 7,5 mg do ustnia. Jeśli natomiast stosujecie ten sam minazolam u dzieci, to stosujecie dawki od 0,4 do 0,5 mg do ustnia. Ale nie po prostu, tylko na kilogram. W związku z tym 20-kilogramowe dziecko dostanie od ciebie między 8 a 10 mg midazolamu do ustnie. Więc wyobraź sobie 80 kilowego faceta i dziecko o takiej masie. Tak naprawdę, dziecko wymaga od ciebie przed operacją wyższej dawki midazolamu niż dorosły. To jest ważne, o tym trzeba pamiętać. Niedodawkowanie premedykacji dzieci jest jednym z najczęstszych błędów, które popełniają młodzi i mniej doświadczeni anestezjolodzy. Dziecko potrzebuje wyższej dawki midazolamu w premedykacji. Dobra, i drugie. Druga fiszka, jakie są przeciwwskazania do stosowania benzodiazepin? Jest to pytanie trochę bardziej ogólne, ale oczywiście midazolamu też ono dotyczy. No więc benzodiazepiny mają również przeciwwskazania. Jednym z przeciwwskazań, szczególnie jeśli używamy benzodiazepin w premedykacji, jest miastenia i inne choroby mięśniowe. Miastenia jest przeciwwskazaniem do tego, że dodatkowo będziemy jeszcze upośledzali czynność oddechową pacjenta. Tego nie chcemy, bo pacjent z miastenią, ma już w ogóle z przełomem miastenicznym, już generalnie nie ma najlepszej funkcji oddechowej. Innymi działaniami niepożądanymi, które sprawiają, że nie powinniśmy używać benzodiazepin, jest hipowentylacja. I taki powentylacja może być spowodowana różnymi czynnikami. Może być spowodowana obturacyjnym bezdechem sennym, może być spowodowana zatruciem alkoholem, może być spowodowana na przykład występowaniem jakiegoś guza w obrębie części, części ustnej gardła albo części gardłowej, gardła, części krtaniowej gardła. Także to są wszystko rzeczy, które też sprawią, że nie powinniśmy podawać benzodiazepin. Innym problemem oczywiście jest nadwrażliwość, czyli alergia na benzodiazepiny. Jeśli mamy alergię, to również tych leków nie będziemy podawać. Także główne cztery problemy, które mogą wystąpić, to właśnie miastenia, jakieś zespoły hipowentylacji, zatrucia lekami, alkoholem albo, albo alergię. Ok, Midasomam zostawiamy w takim razie w świętym spokoju. I przechodzimy do następnego leku. Ok, fiszka do TioPentalu, czyli następnego leku. Uciekła mi, chociaż gdzieś chociaż istnieje, ale to nie szkodzi, bo poradzimy sobie bez niej. Tiopental jest właściwie już ostatnim lekiem z grupy barbituranów, których używamy jeszcze w anestezjologii. Mamy do dyspozycji teoretycznie również metohexital, ale szczerze mówiąc, w swojej pracy jako, jako anestezjologa w kilku szpitalach jeszcze się z obecnością tego leku nie spotkałem. Tiopental jest dość fajnym lekiem, powoduje dobre zaśnięcie, obniżenie ciśnienia, śrub czaszkowego, więc jest też dobry u pacjentów z. Z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, natomiast ma jeden duży problem. Jest praktycznie nieużywany przez dzisiejsze pokolenie młodych anestezjologów. Problem ten wiąże się z tym, że bardzo często w indukcji znieczulenia nie dodawkowujemy tego leku. Tam, gdzie pracuje tiopental, jest używany tylko w jednej sytuacji, a mianowicie do cesarskiego cięcia. W cesarskim cięciu podczas indukcji podajemy od 3 do 5 mg na kilogram masy ciała tiopentalu i po takiej dawce możemy przeprowadzić intubację w sekwencji, oczywiście po podaniu odpowiednim również środka zwiotczającego mięśnie. Problem jest taki, że jeśli na pałę weźmiemy 3 mg, czyli dolną granicę dawkowania, to bardzo często tego leku nie dodawkowujemy. W związku z tym pacjentki ale bo też pacjenci, którzy, u których używamy tiopentalu, mogą rozwinąć awareness, czyli niezamierzoną świadomość śródoperacyjną. Jest to związane w badaniach nie z tym, że ten lek jest gorszy od innych leków, tylko z tym, że my, anestezjolodzy młodszego pokolenia, nie mamy z nim doświadczenia i bardzo często stosujemy go za mało, albo jeśli zastosowaliśmy dobrą ilość, to zbyt późno zaczynamy podawać inne leki. Przyzwyczajeni do relatywnie długiego czasu działania Propofolu, po to, żebyśmy, i w związku z tym, że podaliśmy je za późno, to pacjent zdąży się obudzić, no a jeszcze jest zwiotczony. Więc, generalnie, jeśli używamy tiopentalu, trzeba być ostrożnym, żeby nie doprowadzić do tej sytuacji. Ale ogólnie, bardzo dobry lek, można polecić. Generalnie, maksimum jego działania występuje po około 45 sekundach, Propofolu po około 60 do nawet 90 sekundach, i wtedy możemy już tego pacjenta, czy tą pacjentkę spokojnie intubować. Dobra, to właściwie tyle o tiopentalu. Jeśli będziecie z tym lekiem pracować, trzeba się trochę bardziej w niego zagłębić. Natomiast jakby te podstawowe informacje to są takie, że można go używać de facto zamiennie z propofolem. Ma też podobne, um, podobne spektrum, spektrum działań niepożądanych. Następny lek, który warty jest omówienia, to jest ten lek, o którym mówiłem, że jest dość specjalny, czyli etomidat. Etomidat jest z jednej strony specjalny, dlatego, że jest on związany z relatywną. Stabilnością krążeniową, czyli tętno pozostaje mniej więcej niezmienione, ciśnienie tętnicze pozostaje mniej więcej niezmienione, rzut serca powoduje, pozostaje mniej więcej niezmieniony. I to jest bardzo fajna rzecz u pacjentów, którzy mogliby nam się zepsuć którzy są trochę starsi, którzy są trochę bardziej obciążeni o których nie chcemy dopuścić do tego, żeby żeby krążenie rozleciało się po indukcji znieczulenia. Natomiast etomidat ma też jedną wadę, która można powiedzieć, że jest dość poważna, ponieważ etomidat ma nawet w pojedynczej dawce czynność hamującą na korę nadnerczy. Efekt jest taki, że po podaniu etomidatu, nawet jednorazowym, spada nam wyrzut steroidów hormonów steroidowych. Steroidy. hormony steroidowe są oczywiście potrzebne do tego, żeby zapewnić organizmowi reakcję na stres. Operacja czy już nie daj Boże sepsa jest bardzo dużym stresem. W związku z tym nawet to pojedyncze zahamowanie działalności korzy nadnerczy może spowodować, że pacjent będzie wymagał od nas suplementacji. Chociażby dlatego w tej chwili do Indukcji znieczulenia w sepsie niekoniecznie poleca się etomidat, chociaż oczywiście jeśli uwzględnimy wszystkie za i przeciw, to można rozważyć również ten lek do indukowania znieczulenia. Także jeśli chodzi o etomidat, to pamiętamy właśnie stabilność hemodynamiczną, pamiętamy o hamowaniu kory nadnerczy i o dawkowaniu która jest wyraźnie niższa niż w przypadku pozostałych leków, których używamy do indukcji. Budawkowanie etomidatu to 0 do 0,3 do 0,4 mg na kilogram masy ciała. Więc teraz poszukamy sobie etomidatowych fiszek i zobaczymy czy odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Tu jest, jakie jest dawkowanie etomidatu w indukcji znieczulenia ogólnego? I tutaj odpowiedzieliśmy sobie, że jest to od 0,3 do 0,4 mg na kilogram masy ciała, czyli u 50-kilowej kobiety podamy mniej więcej 20 mg etomidatu, u 80-kilowego faceta podamy mniej więcej 30 mg etomidatu i to już będzie wystarczające, żeby spowodować dobrą indukcję znieczulenia ogólnego. I pamiętajcie o tym, że jeśli podaliśmy etomidat raz, nie powinniśmy tej dawki powtarzać, bo każda dawka dodatkowo hamuje korę nadnerczy. Ostatni lek, na który dzisiaj się natykamy, to ketamina. I muszę powiedzieć, użycie ketaminy, nie wiem czy to dla Was będzie takie przeżycie jak dla mnie, ale dla mnie pierwsze użycie ketaminy było naprawdę wielkim dniem. Ponieważ zobaczyć pacjenta, który zachowuje się tak bardzo inaczej niż po innych lekach, których używamy, to nie jest coś, co zdarza się codziennie. Więc obserwujcie swojego pierwszego pacjenta po ketaminie. Istnieje szansa, że będziecie zaskoczeni. Pierwsza fiszka pyta nas o działania niepożądane ketaminy. Nie chciałem, żeby tak wyszło, no bo nie jest najważniejsze to, żeby skupiać się na tym, co złe. Natomiast przy mówieniu o działaniach niepożądanych ketaminy możemy przemycić informacje o tym, co jest w niej dobre, nie? więc może spróbujmy się skupić na tym w ten sposób. Natomiast możemy spodziewać się, że pacjent po podaniu ketaminy będzie miał wzrost ciśnienia tętniczego, że będzie miał wzrost tętna. To są jakby dwa takie krążeniowe i tam oczywiście wzrost, te, wzrost też rzutu serca. W związku z tym, to są krążeniowe, można powiedzieć, czasami problemy. Natomiast z drugiej strony u pacjenta, który jest niestabilny hemodynamicznie, to te problemy będą nas w zasadzie nawet trochę cieszyć, prawda? Inną rzeczą, o której, o której musimy pamiętać u pacjenta, którego chcemy zaindukować ketaminą, jest to, że wzrośnie jego ciśnienie śródczaszkowe. Czyli jeśli mamy pacjenta z guzem mózgu albo z innymi cechami podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, to ketaminy nie powinniśmy używać, bo dodatkowo podniesiemy jego ciśnienie śródczaszkowe, co spowoduje, że jego stan jeszcze dodatkowo się pogorszy. Oprócz tego, ketamina powoduje Hipersaliwację, czyli ślinienie się pacjentów, może to wpłynąć na jakość Twojego pola widzenia w czasie intubacji, więc nie jest to działanie niepożądane bez znaczenia. Przygotuj sobie ssak, jeśli intubujesz pacjenta, którego wcześniej, którego wcześniej indukowałeś ketaminą. Innymi działaniami niepożądanymi są nieprzyjemne sny i uczucie dysocjacji. I nieprzyjemne sny to jest rzecz, która, o której naprawdę trzeba pamiętać. To nie jest w ogóle rzecz, która jest bez znaczenia, ponieważ pacjenci te sny później i to uczucie dysocjacji, czyli takie, że, że, że jakby ich, ich jestestwo, ich. Nie wiem, dusza, oddziela się od ciała i gdzieś zaczyna wędrować. To są rzeczy, które oni później potrafią sobie przypomnieć, jeśli używaliśmy czystej ketaminy. Dlatego ketaminę powinniśmy używać zawsze w połączeniu, albo w połączeniu z propofolem. Są nawet takie wzory w internecie na to, jak przygotować mieszankę, która nazywa się ketofol, czyli ketamina z propofolem w stosunku 1 do jednego albo jeden do dwóch. Natomiast można też użyć midazolamu jako tego leku, który spowoduje amnezję antegradową, czyli amnezję następczą i spowoduje, że pacjent nie będzie pamiętał tego uczucia dysocjacji i tego, co mu się śniło, a te sny nie zawsze są przyjemne. Chociaż ponoć jak najpierw poda się midazolam, potem ketaminę, to to takie pozytywne nastawienie pacjenta, który będzie, które spowodowane z midazolamem sprawia, że sny same w sobie też potrafią być przyjemniejsze, a do dysocjacji człowiek się cieszy. Czy tak jest, czy nie jest? Nie wiem, nie próbowałem. Jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenia własne, możecie się ze mną nimi podzielić. To zawsze jest ciekawe, kiedy również pacjenci opowiadają na takich rzeczach. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście z nimi rozmawiać po tym, jak podajecie im leki, jakie były. Ich doświadczenia, ale czasami można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Dobra, czyli tak, to były, to były działania niepożądane ketaminy. I przechodzimy teraz do następnej fiszki ketaminowej. Jakie jest dawkowanie ketaminy? No to jest rzecz, o której można porozmawiać. Więc jeśli chodzi o ketaminę i o dawki, które możemy podawać, mamy dwie możliwości, ponieważ ketamina, o, nie wiem, czy to powiedziałem, ale to jest ważne, słuchajcie. Ketamina jest jedynym z leków, które dzisiaj omawiamy, która ma działanie również analgetyczne. To znaczy, że możemy wykorzystać Ketaminę bez dodatkowego opioidu, i będziemy mieli zapewnione nie tylko, nie tylko amnezję u pacjenta, ale będziemy mieli zapewnioną też analgezję, czyli, czyli zniesieniem bólu podczas zabiegu, który właśnie jest przeprowadzany. Oczywiście opioidy, w zależności od nasilenia bólu, możemy później dać dodatkowo, ale ketaminę stosujemy też często jako koanalgetyk w innych operacjach, które są znieczuwane innymi lekami. Natomiast sama analgezja, jeśli chcemy mieć, jeśli chcemy mieć działanie głównie analgetyczne, stosujemy dawki od 0,25 do 0,5 mg na kilogram. Mówimy tutaj o ketaminie, a nie o esketaminie. Jeśli stosujemy esketaminę, musimy te dawki jeszcze podzielić przez dwa. Tak? Ale to jest czysta, w sensie to jest racemicz, racemiczna ketamina, o której dawkach teraz mówimy. Analgezja 0,25 to 0,5. Natomiast jeśli chcemy wprowadzić pacjenta w stan znieczulenia i robić przy nim jakieś dziwne rzeczy, to potrzebujemy dawki dwukrotnie wyższej, nie, kłamię, czterokrotnie wyższej. 0,25 razy 4, tak, zgadza się, to jest 1 mg, a 0,5 razy 4 to są 2 mg, czyli potrzebujemy od 1 do 2 mg na kilogram ketaminy lub też od pół do 1 mg na kilogram esketaminy. Ok, czy mamy jeszcze jakieś ketaminowe fiszki? Zaraz zobaczymy. Tak, jakie są przeciwwskazania do stosowania ketaminy? No o tym trzeba wiedzieć, to jest akurat prawda. Słuchajcie, ketamina spowoduje wzrost ciśnienia, wzrost akcji serca, wzrost rzutu serca i to wszystko spowoduje również, że serce będzie wymagało więcej tlenu, żeby dobrze, dobrze funkcjonować. Więc jeśli mamy chorobę niedokrwienną serca, to. Te dodatkowe obciążenie spowodowane podaniem ketaminy może spowodować zawał typu drugiego. W związku z tym ketamina jest przeciwwskazana w chorobie niedokrwiennej serca. Jest teoretycznie przeciwwskazana w naciśnieniu tętniczym, szczególnie jeśli mamy do czynienia z kryzą nadciśnieniową. Jeśli mamy objawową niedwydolność serca, ketamina też może pacjenta zdekompensować. Stenoza mitralna i aortalna, czyli stenozy po lewej stronie serca, mogą spowodować, że serce nie nadgoni tego wzrostu rzutu, który u niego powoduje. I też no, doprowadzi do niedokrwienia. W związku z tym st ciężka stenoza aortalna i mitralna są przeciwwskazaniami. Feochromocytoma. Rzadkie, ale może się zdarzyć. Jest też przeciwwskazaniem do stosowania ketaminy: niewyrównana nadczynność tarczycy i pęknięcie macicy, perforacja oka i podwyższone ciśnienie śródczaszkowe. Także to są wszystko przeciwwskazania, które są związane głównie z tym, w sensie możemy je sobie logicznie wytłumaczyć w większości przypadków. Jeśli w tych wszystkich przypadkach te działania niepożądane ketaminy, ta, ta, ta nadaktywność krążeniowa Nasilą objawy i spowodują albo zawał serca, albo, albo dalszy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i generalnie bardzo ym, nieciekawy efekt u pacjenta. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Wszystkie fiszki, które dzisiaj widzieliście. Pochodzą z nowego zestawu, nad którym pracuję, nazywającego się ABC Dussiwora. Jest to specjalny zestaw przeznaczony dla początkujących rezydentów, ale też pielęgniarek i pielęgniarzy anestyzjologicznych, którzy chcą przygotować się szybko do tego, żeby prowadzić dobre, bezpieczne znieczulenie, żeby pamiętać dawki leków, z którymi pracujemy i żeby po prostu być jak najlepszymi dla pacjenta. Zestaw, nad którym teraz pracuję, będzie do nabycia prawdopodobnie od początku października. Jeśli jesteście nim zainteresowani, to w opisie o tego filmu znajdziecie link do formularza, na którym możecie zgłosić swoje zainteresowanie i zapisać się na listę oczekujących. Kiedy tylko zestaw pojawi się w sprzedaży, dostaniecie ode mnie maila, że doszło już do tego i że można go nabyć. Tymczasem planuję następne filmy takie jak ten w którym będę przybliżał Wam różne aspekty anestezjologii. Kierując się fiszkami, kierując się różnymi działami, będę rozszerzał informacje, które na nich są zawarte, żeby zmaksymalizować też Wasze korzyści, które będą płynęły z nauki tymi fiszkami. Mamy jeszcze kilka leków, o których chciałbym mówić, chociażby środki zwierczające mięśnie i opioidy, ale nie tylko. I mamy też kilka innych działów w fiszkach, takich jak anestezja regionalna, jak postępowanie z pacjentami o chorobach przewlekłych, jak um, chociażby komplikacje, które mogą się zdarzyć i to, jak z niej postępować. To mogą być tematy moich następnych filmów. Jeśli podobał Wam się ten, który właśnie oglądacie i chcielibyście, żeby było takich treści więcej, polubcie ten film, skomentujcie, dajcie mi znać, wtedy będę mógł um, działać, bo będę wiedział, że mam dla kogo. Więc dzięki Wam, że byliście, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku.